Dwa tygodnie temu w Rybniku otwarto nowy wielopoziomowy parking miejski przy ulicy Halera. Nowoczesny budynek jest alternatywą dla mniej atrakcyjnych miejsc parkingowych w rybnickim Śródmieściu. Niemal jednocześnie w centrum miasta pojawiło się 6 nowych parkomatów. Opłaty, które kierowcy i odwiedzający muszą uiszczać, są stałe na wszystkich miejskich parkingach. Mamy 6 nowych parkomatów w nowych lokalizacjach przy ulicach. To jest ulica przy Hermesie, ulica Chrobrego, Miejska, Wysoka, Biały, Samwalia i Mikołowska. Jeżeli chodzi o parkowanie w mieście, to przypominam, że za godzinę parkowania płacimy wszędzie 2,50. Jeżeli chodzi o abonamenty na miejskich parkingach, to dla mieszkańców Śródmieścia 50% abonament. Jeżeli chodzi o pozostałych mieszkańców, 70 zł. Parking wielopoziomowy to jest abonament miesięczny w kwocie 90 zł. Wszystkie parkingi w Rybniku mają takie same ceny. Nie należy zapominać, że przyjazd do Rybnika w celach kulturalno-rozrywkowych w weekendy nie wiąże się praktycznie z żadnymi kosztami. Parkujemy bezpłatnie po godzinie 18, w sobotę po godzinie 14 i w niedzielę bezpłatnie, więc przyjeżdżając do centrum na jakąś imprezę, wydarzenie kulturalne, sportowe czy jakiekolwiek inne, właściwie zdarzy nam się tak, że parkujemy bezpłatnie, bo zwykle to są godziny popołudniowe, ewentualnie zapłacimy za jedną godzinę. Warto korzystać z miejsc, które są uporządkowane i przeznaczone do parkowania w mieście. Budowa nowego parkingu oraz przywrócenie w centralnych punktach Śródmieścia parkomatów to tylko początek zaplanowanych na szeroką skalę miejskich inwestycji. Przypominam, że w tym miejscu powstaną budynki komunalne. Konkurs architektoniczny został rozstrzygnięty w ubiegłym roku. Teraz trwa przygotowanie dużego projektu wykonawczego na te inwestycje. Kolejnym etapem zagospodarowania tego terenu będzie Centrum Edukacji Artystycznej. Łącznie z parkingiem wielopoziomowym, który jest pierwszym etapem tej inwestycji, powstała część bulwarów nad Nacyną, nowy układ drogowy dotyczący parkingu wielopoziomowego i całego tego obszaru. Gołym okiem można zauważyć rozwój rybnickiego Śródmieścia. Liczne plany inwestycyjne zmienią zarówno wizualnie, jak i ekonomicznie starówkę. Wielu rybniczan odzwyczaiło się od parkomatów, które znalazły się w dawno zapomnianych miejscach. Z kolei zadbane miejsca parkingowe, choć nie zawsze się nam to podoba, są dla infrastruktury miejskiej niezwykle istotne.